Poniedziałek, 17 sierpnia, Karolina Paras. Witam Państwa. Zapraszam na informacje piotrkowskie. Popatrzmy, co dziś w serwisie. W informacjach powiemy, kto dziś świętuje. Powiemy także o obchodach Święta Wojska Polskiego w Piotrkowie. Pożegnamy księdza Tomasza Estkowskiego. Zaczynamy. 17 sierpnia to dzień pozytywnie zakręconych. Czy w Piotrkowie mamy takie osoby? Co by było, gdyby brakowało osób pozytywnie zakręconych? Myślę, że świat by był o wiele smutniejszy, szary. No, byłby na pewno smutno. Jak to wiadomo, że do pozytywnie zakręconych osób należy ten świat. Dzięki nim jest wesoło i każdy dzień jest inny. Brakowałoby tej pozytywnej energii, która jest potrzebna do życia. No, życie by było szare, nudne, a tak to jest wesołe i tak powinno być. Wśród Piotrkowian osób pozytywnie zakręconych nie brakuje. Jednym z nich jest Tomasz Balcerek, instruktor tańca, muzyk i choreograf. Wśród dzieci i młodzieży znany z coczwartkowych rodzinnych festynów plenerowych, na których wszystkich porywa do zabawy. Gdybym miał powiedzieć, który to raz, to nie zliczę po prostu tego, ale powiem inaczej. Za każdym razem rano drżymy, gdy jest taka niepewna pogoda, bo nam naprawdę zależy, żeby ten czwartek każdy był zabezpieczony. Pozytywnie zakręcony, tak można również powiedzieć o Marcinie Jończyku. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Harc znany jest z harcerskich wypraw, pikników czy akcji na rzecz pomocy innym. Od 3 lat wciela się w bohaterów gier miejskich organizowanych przez Harc. Nie będę zdradzał tajemnic na kolejne edycje naszej gry, natomiast serdecznie wszystkich zapraszam. Na pewno w przyszłym roku będzie również coś ciekawego. Przemierzają kilometry na 2 kółkach, objeżdżają Polskę wzdłuż i wszerz. A wśród nich, równie zakręcony jak pozostali, Michał Rosiak, założyciel piotrkowskiej grupy rowerowej. Pozytywnie zakręcony cyklista ma za sobą tysiące kilometrów wykręconych nie tylko po Polsce. Członek amatorskiej drużyny sportowej to wyjątkowy miłośnik 2 kółek, podróży i nowych przygód. A także organizator piotrkowskiej pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę, która wyrusza zawsze 25 sierpnia. Na pielgrzymkę w zasadzie może wyjechać każdy. Rozpiętość wiekową mamy od lat 9 do... prawie pod 70 podchodzimy, więc każdy, kto tylko ma ochotę i od czasu do czasu przynajmniej wsiada na rower, bo jednak no, te 90 km trzeba przejechać jednego dnia. No i przede wszystkim trzeba mieć chęci, tak? Więc każdy, kto tylko ma ochotę, mógł się zapisać, ale z reguły jest tak, że dojeżdżamy wszyscy bez najmniejszych problemów. Jak widać, Piotrków Trybunalski to miasto pełne ludzi pozytywnie zakręconych, a swoją pozytywną energią z pewnością zarażają innych. Z dużą dawką pozytywnej energii przechodzimy do kolejnej informacji. 15 sierpnia to Dzień Wojska Polskiego, obchodzony na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. W Piotrkowie również uczczono pamięć tamtych bohaterskich czynów. 15 sierpnia punktualnie o 10:00 przedstawiciele władz miasta i powiatu, organizacji kombatanckich oraz członkowie klubów i stowarzyszeń złożyli kwiaty pod pomnikiem grobu nieznanego żołnierza na placu Kościuszki, czym uczcili pamięć wszystkich poległych w walce o wolność ojczyzny. Są tylko oczywiście koledzy pozostałe z ostatniej wojny. Tą tradycję podtrzymujemy i cały czas będziemy podtrzymywać tę tradycję. Bitwa warszawska, której w minioną sobotę przypadła 95. rocznica, potocznie zwana Cudem nad Wisłą, zaliczana jest do najważniejszych bitew w historii świata. Można to porównać ze zwycięstwem pod Wiedniem, kiedy to Polacy, właśnie wojska polskie, postawiły tamę ogromnemu zalewowi nienawiści, złości, która mogła ogarnąć całą Europę. To jest epokowe wydarzenie, tak jak wszyscy doskonale wiemy, jedna z 18 bitew, która zadecydowała o losach świata. Przy pomniku na cześć żołnierzy walczących o wolną Polskę zapłonęły również znicze. Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, uczcili również kombatanci. Corocznie spotykają się razem, by nie tylko wspominać wojenną przeszłość, ale odznaczyć zasłużonych w walce o pamięć historyczną. W tym roku wśród wyróżnionych medalami Związku Żołnierzy Wojska Polskiego znaleźli się Marian Błaszczyński, przewodniczący Rady Miasta, oraz Marek Krawczyński, prezes MZGK. Były też dyplomy. Do parafii pod wezwaniem świętego Jakuba przyjechał 27 sierpnia 2008 roku. Piotrków Trybunalski na 7 lat stał się jego domem, miejscem pracy
i pasji. Ksiądz Tomasz Estkowski, bo o nim mowa, w minioną niedzielę odprawił ostatnią mszę świętą w Piotrkowie. Niedzielne nabożeństwo o godzinie 11:30 w kościele Farnym było mszą pożegnalną księdza Estkowskiego z Piotrkowem. W czasie 7 lat ksiądz Tomasz dał się poznać jako pracowity kapłan, nauczyciel i opiekun młodzieży, wyliczał dziekan Andrzej Hycki. 6 lat jako kierownik przygotowywał i prowadził piotrkowską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Był dekanalnym duszpasterzem młodzieży, organizował kursy dla lektorów i ceremoniarzy w dekanacie piotrkowskim, a w parafii wyjazdy duszpasterskie dla ministrantów i lektorów. Prowadził msze święte w języku migowym dla grupy niesłyszących okręgu piotrkowskiego. Współpracował z telewizją Piotrków. Jako kapelan odwiedzał chorych w szpitalu na Rakowskiej. Bardzo aktywnie włączał się w przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W kolejce do podziękowań i pożegnań ustawiły się dzieci, ministranci, katecheci z Fary oraz członkowie rodzin domowego kościoła. Nie zabrakło i podziękowań od naszej redakcji. Ksiądz Tomasz współpracował bardzo często, bardzo żywo z telewizją Piotrków. Między innymi tłumaczył na język migowy różne programy. My, redakcja telewizji Piotrków, nie mówimy do widzenia, nie mówimy żegnaj, bo mamy nadzieję na to, że jeszcze się spotkamy, że będziemy współpracowali dla dobra naszego miasta i naszych telewidzów. Ksiądz Tomasz Estkowski był też tłumaczem języka migowego, a w redakcji telewizji Piotrków jako wolontariusz przekładał język mówiony na język migowy. Po uroczystości zapytaliśmy księdza Tomasza, jak podsumowałby te 7 lat w Piotrkowie. 7 lat to już niemały okres czasu, tym bardziej, że Piotrków dał mi się poznać naprawdę jako miasto w wielkich perspektywach i wielkich możliwościach, które tak potrafiłem najlepiej. Wiadomo, człowiek sam jest słaby, no samemu się nic nie zrobi. Chciałem jak najbardziej wykorzystać ten potencjał w takim zakresie, w jakim dane mi było pracować tutaj we Farze. Dlatego co więcej, no, dziękować trzeba Bogu i ludziom za to wszystko i miłe, i zawsze miłe słowa, które ludzie tutaj kierują do nas i do mnie pod moim adresem. Proszę o modlitwę. Ja na pewno nie zapominam telefonu, nie zmieniam numeru telefonu, czy przyjazdem, czy przy jakichś innych okazjach. Na pewno do Piotrkowa zajrzę, więc nie mówimy do widzenia, ale nie żegnamy się już na wieki, że się nie zobaczymy. A my życzymy pomyślności w parafii Maksymiliana Kolbe w Pabianicach. Od 1 września zmieni się podział archidiecezji łódzkiej na poszczególne dekanaty. W wyniku reorganizacji liczba dekanatów zmniejszy się z 35 do 27. Z mapy archidiecezji znikną na przykład dekanaty Sulejowski czy Krzepczowski, a dekanat Piotrkowski powiększy się z 8 do 14 parafii. W skład dekanatu piotrkowskiego oprócz parafii w Piotrkowie Trybunalskim wejdą parafie Bujny, Gomulin, Milejów, Sulejów, Szydłów i Witów. Książka i kino mogą iść w parze, a udowodnili to członkowie Młodzieżowej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, którzy wpadli na pomysł, aby kino przenieść do biblioteki. Dotąd w czytelni zasiadali miłośnicy słowa pisanego. Piątkowy wieczór zajęli to miejsce ci, co lubią kino. Wieczorne wspólne oglądanie to pomysł Młodzieżowej Rady Miasta na integrację środowiska młodych ludzi i na to, by poznali swoje miasto. Przedstawić młodym ludziom, uświadomić im w ogóle, że jest coś takiego, jest takie miejsce jak biblioteka. Ponieważ, nie wiem, czy zdaje sobie pani sprawę, przeprowadziliśmy ankietę i ponad 60% młodzieży, już nie mówię o starszych osobach, młodzieży, nie zdaje sobie sprawy, gdzie jest filia numer 1 w Piotrkowie, Miejskiej Biblioteki w Piotrkowie. No, jest to dosyć zatrważający fakt, dlatego postanowiliśmy to zmienić. Pierw jakimś niewinnym, krótkim, relaksującym seansem, a później przejdziemy, że tak powiem, z ciężką artylerią i zaczniemy propagować czytanie. W trakcie seansu, siedząc na krzesełkach czy wygodnie na kocach, młodzi miłośnicy srebrnego ekranu zobaczyli film 7 oraz Wyspa Tajemnic. Kilkudziesięciu piotrkowian wybrało się na sobotni rajd rowerowy pod nazwą Szlakiem Klasztorów, organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Uczestnicy rajdu obejrzeli najstarsze klasztory w okolicy.
Amatorzy cyklicznych wypraw zebrali się na placu Czarnieckiego, skąd nietypowo, bo spacerkiem wybrali się do pierwszego punktu zwiedzania. Kościoła podominikańskiego w Piotrkowie. W parafii świętego Jacka i świętej Doroty przy ulicy Wojska Polskiego obejrzeli wnętrze XV-wiecznego kościoła oraz wysłuchali historii starego klasztoru. Bo człowiek mieszka tutaj, chodził jako dziecko do kościoła, a pewnych faktów się nie wie, po prostu nie zna się. Historyczne opowieści snuł Paweł Kendra, prezes piotrkowskiego oddziału PTTK. Taka forma wycieczki jest ciekawą alternatywą na sobotnie przedpołudnie, bo z jednej strony to rekreacja, a z drugiej zwiedzanie zabytków i pogłębianie historycznej wiedzy. Powiemy sobie o historiach tych najstarszych budynków sakralnych w naszym mieście, a następnie udamy się poza miasto do Witowa, gdzie zobaczymy, zapoznamy się z dawnym opactwem norbertańskim w tamtym miejscu i następnie udamy się do Sulejowa na podklasztorze, aby zwiedzić zabytkowe opactwo cysterskie. Celem imprezy była promocja zdrowego stylu życia, integracja międzypokoleniowa, promocja szlaków rowerowych oraz promocja walorów historycznych Piotrkowa i okolicy. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Za chwilę na naszej antenie program Nasze Miasto, Nasze Sprawy, a tuż po nim przypomnimy sobie, jak piotrkowianie bawili się podczas tegorocznej biesiady trybunalskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Rolnicza na odcinku od spacerowej już wygląda tak, jakby można było ją używać. Tak, wygląda tak, ale jeszcze formalnie pozwolenia decyzji na użytkowanie nie posiadamy. Ona będzie wydana wspólnie dla całego odcinka objętego przetargiem i pozwoleniem z RID-owskim. W tej chwili pokusiliśmy się o tak zwany odbiór techniczny, to znaczy od wykonawcy został odebrany w pewnym sensie zakres prac między ulicą Spacerową a Mickiewicza. Tu chodzi zarówno o infrastrukturę podziemną, jak i roboty brukarskie, roboty asfaltowe i generalnie dla mieszkańców ten odcinek jest dostępny. Również dla służb, które muszą tutaj dojechać. Chodzi o pogotowie, straż miejską, straż pożarną, ale i samochody, które wywożą odpady. Chcieliśmy, żeby na okres tych 2 miesięcy ułatwić trochę życia mieszkańcom, którym no dostatecznie dużo naprzykrzyliśmy już się przez ten cały okres budowy. No ba, teraz to ja wiem, że ja mieszkam w mieście, a nie na wsi, jak kiedyś. Kiedyś nie było można wejść, znaczy przejść, bo nie było, poboczy nie było nic. Teraz się czuję jak lord, że tak powiem, jakbym jeździł po ekskluzywnych, że tak powiem, drogach Europy i świata. I co przed nami jeszcze? Przed nami odcinek między Mickiewicza a torami kolejowymi. Tam mamy kontynuację tej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nowe pozwolenie w pasie kolejowym, które wydawał wojewoda łódzki. Kończyliśmy prace związane z układaniem nowego wodociągu, z podpinaniem posesji do tegoż ciągu. Przed nami jeszcze budowa kanalizacji deszczowej, to już jest taka końcówka i w ślad za tym wykonawcą idzie drogowiec, który wykonuje nową podbudowę, nowe krawężniki i za chwilę będą już widoczne efekty tych prac.
Zgodnie z umową termin oddania przez wykonawcę prac to koniec września. Ten termin na pewno nie jest zagrożony. Natomiast no, same procedury odbiorowe trochę potrwają, bo w przypadku obowiązkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to czeka nas obowiązkowa kontrola ze strony Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ona musi być z tygodniowym wyprzedzeniem, a wcześniej jeszcze opinie sanepidu i Straży Pożarnej. Także trochę czasu zajmie gromadzenie tych dokumentów i formalnie już wydanie decyzji przez inspektora nadzoru. Koszty? No, koszty to są blisko 5 milionów złotych, z czego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska też znakomicie nam poprawiła inżynierię finansową. I rolnicza nie do poznania. Można tak powiedzieć. Ja się bardzo cieszę, że jakoś tak bezkonfliktowo to przeszło. Niewiele robót dodatkowych udało nam się tutaj wygenerować, czyli projekt był w miarę poprawnie zrealizowany. Niewiele niespodzianek napotkaliśmy pod ziemią. No i bardzo dziękuję mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość, bo jednak na pewien okres czasu mieli kompletnie udaremniony dostęp do posesji, a mimo to naprawdę niewiele osób protestowało i jakoś tak w skupieniu i w spokoju i uznoszono te utrudnienia. Od usunięcia kolizji elektrycznych rozpoczęła się przebudowa ulicy Dalekiej. Po tych pracach następnie zostanie przebudowany wodociąg, po czym rozpoczną się roboty drogowe, a wśród nich m.in. ułożenie krawężników, powstaną chodniki, jak i również zostanie wylany nowy asfalt. Dodatkowo ulica zyska nowe dwie zatoki postojowe, dwie zatoki autobusowe dla autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Co więcej, po inwestycji droga zyska zupełnie nowy przebieg. Będzie się ona łączyła z ulicą Wierzeje pod kątem prostym. Koszt inwestycji to około 560 tysięcy złotych, natomiast magistrat wyda tylko połowę tej kwoty, ponieważ pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli z tak zwanych schetynówek. Że jeszcze nie ma informacji co do pieniędzy z nowego okresu programowania funduszy europejskich, my nie czekamy założonymi rękoma i idziemy dalej z rewitalizacją Starego Miasta, a konkretniej Podzamcza. I tutaj w tym miejscu nie tylko będziemy budowali nowe kamienice, ale również czekają kolejne remonty dróg, a już najbliższy remont jaki będzie, to będzie modernizowana ulica Zamurowa. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap zaplanowany jeszcze na ten rok obejmie odcinek od ulicy Wojska Polskiego do Starowarszawskiej. Pozostały fragment to jest do ulicy Garncarskiej zaplanowany do czerwca przyszłego roku. Całość inwestycji obejmie prace dotyczące infrastruktury podziemnej, to jest kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz kanalizacji deszczowej. Wymienione zostanie też oświetlenie uliczne, na podobne, które jest tutaj w tym rejonie. Co więcej, ulica Zamurowa jest częścią Piotrkowa, po której dawniej biegły mury miasta. I po inwestycji właśnie na tej ulicy pojawi się czerwona kostka klinkierowa, która zaznaczy historyczną granicę Ogrodu Trybunalskiego. Nie tylko remontuje miasto drogie, ale buduje też nowe. Piotrkowski magistrat przymierza się do budowy bardzo ważnego, choć krótkiego fragmentu drogi. Mianowicie chcemy połączyć ulicę 18 stycznia z ulicą Wronią. Będzie to pewnego rodzaju przedłużenie zachodniej obwodnicy Piotrkowa. Jak również jest to bardzo ważny odcinek ze względu na przyszłościową inwestycję, to znaczy przebudowę ulicy Roosevelta. Kiedy ona zostanie zamknięta dla ruchu, to właśnie dzięki temu fragmentowi drogi będziemy mogli tę częścią miasta poprowadzić ruch kołowy i w ramach prac wykonawca wykona ten 500-metrowy odcinek drogi, ale zanim to zostanie przebudowana infrastruktura drogowa, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a także przebudowany wodociąg, jak i również kolizję pozostałej sieci podziemnej. Co więcej, po inwestycji oprócz asfaltu na tej drogi pojawią się krawężniki, zjazdy do posesji, a także nowoczesne oświetlenie LED-owe.
Urzędzie Miasta zawsze staramy się, aby w planie remontowym, w planie inwestycyjnym znalazły się zarówno duże arterie miasta, jak i te małe osiedlowe uliczki, które ważne są dla mieszkańców poszczególnych osiedli. I właśnie ulica Dębowa, na której się znajdujemy, jest świetnym przykładem takiej ulicy. Inwestycja, która tutaj trwała, objęła zarówno tą infrastrukturę podziemną, czyli wybudowanie nowego wodociągu, oraz przebudowę tej infrastruktury drogowej, czyli to, co tutaj widzimy. Mamy nowy chodnik, nowe zjazdy do posesji, zatokę postojową oraz przede wszystkim nowy, równy asfalt, który zastąpił istniejące tutaj płyty betonowe. Na koniec magazynu jeszcze jedna informacja. Kolejne nagrody spływają do Piotrkowa. Wśród liderów samorządności w kategorii miast średniej wielkości trzecie miejsce zdobył Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego. Włodarz naszego miasta został doceniony za połączenie prowadzonych na szeroką skalę inwestycji z utrzymaniem niskiego zadłużenia miasta. Wyróżnienia przyznawał Ośrodek Dialogu i Analiz. Pierwszego sierpnia w sobotę na Piotrkowskiej Starówce odbyła się biesiada trybunalska. Wielkie biesiadowanie zorganizowano już po raz trzeci. Na Starówce była moc atrakcji. Coś i dla dużych, i dla małych. W tej chwili przygotowujemy pokazy rycerskie. To będą zawodnicy z kadry Polski. Zdobywcy medali pokazywali, jak się w czasach średniowiecznych walczyło. Będzie też instruktaż dla dzieci, pokazy ubiorów dla dorosłych i moc takich animacji w plastikowych hełmach dla dzieciaków. Na straganach mamy wystawców z wyrobami regionalnymi. Są i sery, chleby tradycyjnie wypiekane, dużo słodyczy dla dzieciaków, naturalne soki, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jarmark handlowy to bogaty wybór rękodzieł, gadżetów, zabawek i staroci. Pani Marta zajmuje się produkcją biżuterii z brązu. Jak powstają takie błyskotki? Wszystko powstaje od początku z glinki, która jest wytwarzana z proszku, specjalnie skomponowanego z brązu, z dodatkiem składników łączących. Następnie ja to wszystko sobie tutaj paluszkami wyrabiam, odbijam wzory, rzeźbię, w różny sposób formuję tutaj te elementy, a na sam koniec wszystko jest wypalane w specjalnym piecu. Na trzecią biesiadę trybunalską z brązu powstały unikatowe wzory, na przykład w kształcie kufli. Ja się staram, żeby każda rzecz była indywidualna, jedna, jedyna. I tutaj trudno się doszukać, żeby wzór się powtórzył. Jest coraz większe zainteresowanie, co mnie bardzo cieszy. W Piotrkowie jestem po raz czwarty. Stąd z tego miasta pochodzę, także mnie tutaj cieszy, że tutaj właśnie to zainteresowanie jest chyba największe. Jak do tej pory mam najwięcej klientów właśnie tutaj z naszego miasta. Jarmark handlowy to również uczta dla smakoszy. Wśród kulinarnych smakołyków można było również spróbować i zakupić naturalną czy regionalną żywność. Są to soki tłoczone na zimno, poddane łagodnej pasteryzacji. Głównym podstawowym składnikiem jest jabłko plus warzywa i inne owoce, tak? I dodatkowym siódmym smakiem mamy w butelkach tego czystego pomidora. Posiadamy ogólnie 16 smaków, w butelkach mamy dostępne 7 smaków, wybranych najlepiej rotujące się smaki na rynku. W kartonach mamy 16 smaków, tak? Są to naturalne soki podawane dzieciom powyżej roku czasu na onkologii w szpitalach. Pieczywo takie swojskie, jak do dawniej piekli, chlebek duży, mały i średni. Na zakwasie bez konserwantów żadnych. Tak jak to dawniej piekli, na łopacie wsadzane jest do pieca, wszystko robione jest ręcznie. To jest zdrowa żywność, taka jak powinna być. A jak ceny takich naturalnych chlebków? No cena jest nie taka, przyzwoita cena jest, nie jest taka za wysoka i za niska, średnia cena. Chlebek jest bardzo dobry, no i dużo pracy kosztuje, no trzeba ciężko pracować na to.
Do tego można też sobie kupić domowy smalczyk. Można kupić domowy oczywiście, taki jak weselny, jak na wesele. Mięso, cebula, kiełbasa, czosnek, wszystko się tam jest. I smalczyk jest taki jak dawniej, tak samo robiony jest. Bardzo dobry. Kanapeczkę można sobie wziąć z ogóreczkiem, tak samo. Wszystko jest swojskie. Piotrkowianie mogli biesiadować na rozbudowanych ogródkach gastronomicznych, gdzie każdy z restauratorów zapewniał coś specjalnego. Było też wielkie grillowanie, bo taka biesiada to okazja do promocji miasta. Biesiada Trybunalska to przede wszystkim promocja piotrkowskiej starówki. Zależy nam na tym, żeby ludzie, szczególnie z zachodniej części miasta, częściej na rynek zaglądali, ponieważ jest tutaj nie tylko uroczo, co doceniają teraz turyści, ale również przyjemnie, niedrogo można zjeść i co tydzień praktycznie mamy w sezonie jakieś wydarzenia kulturalne, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Atrakcji nie brakowało również dla najmłodszych. Były stoiska, na których można było pływać lub wygrać chłopaki. Były także tłuchańce, kolorowa gazela oraz wodne kule. Te dla dzieciaków okazały się dużą fajną. Zainteresowaniem cieszyło się również rycerskie uzbrojenie, do którego milusińscy chętnie się przymierzali, by poczuć się jak prawdziwy rycerz. Mnie zainteresowało ogólnie hełm ten wielki i takie tam inne. Czym się charakteryzuje taki prawdziwy rycerz? Po prostu zabija wszystkich, którzy są źli. Co jest ciekawego w rycerzach? Co ci się podoba? Prawie wszystko. No jak się biją, to też. Wieczorem biesiadnicy mogli posłuchać muzyki. Na starówce pojawili się Kasztelania Swing Band oraz zespół Rail. Z kolei na deskach sceny Skype'a zagrał zespół Wojciech Karolak Trio. Wojciech Karolak to niekwestionowana gwiazda polskiej muzyki jazzowej. Zagrał na swoich słynnych organach Hammonda, wystąpił w towarzystwie Tomasza Grzegorka na saksofonie i Arka Skolika na perkusji. Biesiada Trybunalska to cykliczna impreza organizowana w pierwszy weekend sierpnia.